Justyna Żuła ma romans. Według najnowszych doniesień medialnych gwiazda Tańca z Gwiazdami miała wdać się w uczuciową relację z gwiazdorem Polsatu, który w ostatnim odcinku programu został upokorzony. Czy związek celebrytów jest prawdziwy? Justyna Żuła od czasu swojego startu w tanecznym programie telewizji Polsat stała się prawdziwym tematem numer jeden wśród krajowych mediów plotkarskich. Ostatnio podejrzewa się, że była żona Piotra Żyły jest zaangażowana w nowy związek. Według plotki, celebrytka miała związać się z jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami, który został skompromitowany w ostatnim odcinku show, odpadając, pomimo dużego wsparcia ze strony publiczności. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego związku w polskim showbiznesie? Justyna Żuła ma romans. Wstrząsające doniesienia mediów. Według części portali uczestniczka Tańca z Gwiazdami miała zacząć całkowicie nową relację. Jej wybrankiem miał być znany aktor Sebastian Stankiewicz, który wraz z nią brał udział w tegorocznej edycji tanecznego show. Była żona Piotra Żyły, jak i artysta mieli zostać przyuważeni przez tabloidy na wspólnym spędzaniu czasu, jak też sugestywnym trzymaniu się za ręce. Dziennikarz zapytał samą Żyłę o komentarz w sprawie jej potencjalnego romansu ze Stankiewiczem, o którym tak głośno w ciągu ostatnich dni. Celebrytka nie potrafiła ukryć uśmiechu i wyznała, że rzeczywiście trzymała aktora za rękę, jak też uwielbia spędzać z nim swój czas, ale jak sama przyznała, ich relacje traktuje wyłącznie przyjacielsko i nie chciałaby związku z artystą, ponieważ ma dosyć mężczyzn. Czy można dać słowo zapewnieniom Żyły? Wypowiedź Justyny Żyły dotycząca romansu została odebrana na wiele różnych sposobów. Część obserwatorów uważa, że była żona skoczka narciarskiego okłamała dziennikarza, a uczucie jej i Stankiewicza jest jak najbardziej prawdziwe. Z kolei inni zaznaczają, że celebrytka tylko przyjaźni się ze Stankiewiczem, a ich wzajemnej relacji może przeszkadzać fakt, że pomimo słabych ocen to właśnie była żona sportowca przeszła do kolejnego odcinka show, wówczas gdy on, pomimo o wiele lepszych ocen ze strony jury, odpadł. Sam Stankiewicz nie odniósł się do więzi, jaka łączy go z Żyłą. Czy para celebrytów mogłaby ukrywać swój romans? A może słowa o przyjaźni są rzeczywiście prawdziwe?